Ale ty chodzisz na odczepnego, wiesz, Panu nie, Bogu świeczka, a diabłu ogarek. Ty tak nie, chodzisz. Nie, wiesz, jak te debotki się tylko pokazują. Sama mówi, że się przejdziesz. To i one źle, i ty źle. Czyli po prostu nie ma teraz ludzi ja normalnych. Po swojemu sobie wierzę. Państwo nie widzą, że tu mówią, że wszyscy mają coś nie po kolei. Wszyscy no, mają, są szczurnieni. Każdy, każdy, niestety. Każdy ma na jakimś punkcie. Gonisz za życiem codziennie, skoro Warszawa to dziki koń. I skoro gdy ten dziki koń leci, pędzi, no to są takie, a takie opcje. Nerwowość i różne choroby dochodzą, dochodzą. No niestety, ludzie, niestety dochodzą. Albo rozwiązuje, albo się olewa, a jak nie, to się ląduje w psychiatryku, albo się badziuje tak jak... No i tu się umiera, i tam się umiera, i tam no, ale też. Ale można umrzeć, wiesz, mądrzej, a nie tak głupio. Mądrzej jako wariatka u Krysi na łożu, tak, można umrzeć. Ta sobie zafundowała na bardzo. Zafundowała. Powiedziałam, ty debilko, no. Wyciągałam ciebie, bo już byłaś jedną tego. Krzysiek robił zabiegi, mówi, dzięki mnie żyjesz. No. Mówię, głupia krowo, koń z facetami masz, na tyle masz. Łóżka wstać nie możesz, a tylko głupie myślisz. No. W końcu wiesz, powiedziała w pomocku. No i wszystko dlatego, że to Mendelwila spuściła. No, puściła, dała klucze psychiczne. To jednak trzeba było i było mnie tutaj tego, a ja mówię, no tak, no ale bolałaś miesiąc za tę łóżko, to no. Masz, aha. Mój misia sobie weź, ona ma taką kolekcję wielbłądów, nie przytupcy. No dobra, jestem, nie wiem, między piątą a szóstą. No i wszystko tam czekasz. Przerwa, przerwa. To jest, wiecie Państwo, ta oszustka, że tak łazi, o dopiero wylazła wszędzie. Łazi wszędzie, wycygania, wyżebruje. No nawet była na komendzie policji, no tej głównej, na Nowolipkach, proszę Państwa,
Ta policjantka mówi, proszę pani, ale to jest zakład, zakład pracy. Proszę pani, to nie wypada żebrać o kanapkę, bo ona jest głodna i musi zjeść. No ale czy wy nie jecie? Czy... I ona do wszystkiego dojdzie, do twoich miejsc, na których siedzisz, do tych miejsc pierwszych i ona po prostu wyżebrze. No bo ona jest głodna przecież, prawda? Ona jest głodna, ona musi. Mojego syna. Pozdrawiam Martę. Sławiłeś niezwykłą, które potrafią policzyć nam, jaki będzie przebieg pogody. One dobrze sprawdzają się przy takich elementach meteorologicznych, jak temperatura, ciśnienie, prędkość wiatru, opad, ale opad głównie na, z układów frontów atmosferycznych. Natomiast jeżeli mówimy o pojedynczych chmurach, o właśnie o pojedynczych komórkach konwekcyjnych, to tutaj te zjawiska są, jak to się mówi, podskalowe, czyli jak gdyby rozdzielczość tego, tej siatki obliczeniowej modelów meteorologicznych jest większa niż komórka konwekcyjna. Więc to jest bardzo trudne do prognozowania. To jest trochę tak jak z przewidzeniem, w które drzewo piorun uderzy. No, tego nie potrafimy powiedzieć. I z opadami tymi nawalnymi jest podobnie. Więc pozostaje przystosowanie do tego faktu i no, o tym się zaczyna mówić w wielu miastach. Na przykład są miasta, które właśnie opracowują te strategie przystosowań do zmian klimatu i również stosowane są pewne rozwiązania takie architektoniczno-inżynierskie. Po prostu no, trzeba się z tym pogodzić, że kanalizacja może nie przełknąć w cudzysłowie tej ilości wody, która spadnie. Więc trzeba no, myśleć o właśnie jakichś zbiornikach retencyjnych, trzeba myśleć o pewnych zabezpieczeniach budynków przed zatopieniem ze strony kanalizacji. No i również, jeżeli mówimy o lokalizacji istotnych inwestycji takich ze względu na bezpieczeństwo, typu szpitale, szkoły i tak dalej, to tutaj również trzeba już w tej chwili myśleć o ukształtowaniu terenu i o lokalizacji tych budynków w takich miejscach, żeby uniknąć właśnie tych podtopień, które wynikają z topografii miasta. No i przy czym mówimy o tym w momentach, kiedy właściwie większość miast jest wybudowana, zabudowana, przebudowana, tak? I stworzenie jakichś, nie wiem, zbiorników retencyjnych, tak? Albo wprowadzenie rozwiązań, których pan mówi, nie jest takie proste. Bo to nie jest tak, że nagle weźmiemy sobie jakąś szkołę i powiemy, o, to teraz jest, mamy świetny pomysł i tutaj trzeba, prawda, wyburzyć okoliczny sklep, żeby wybudować jakieś zabezpieczenie. No rzeczywiście, z tym jest problem. To trzeba pamiętać o tym, że na przykład w centrum, starej części Warszawy, czy śródmiejskiej części Warszawy, no, kanalizację projektował Lindley. Czyli mówimy tutaj o projektach, które powstawały na przełomie XIX i XX wieku. No, dane, którymi on dysponował przy projektowaniu tej kanalizacji, to były właśnie dane z obserwacji jeszcze z XIX wieku. Można powiedzieć, że no, trzeba chylić kapelusza przed właśnie tą wizją Lindleya, że do dzisiaj ta kanalizacja w przeciętnych warunkach przy opadowych działa i jest wydolna. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że będzie nam się zmieniał klimat i takie sytuacje właśnie tych intensywnych, nawalnych opadów będą występować, a miasto w pewien sposób jest również takim szczególnym miejscem, jeżeli chodzi o tworzenie się właśnie tych opadów nawalnych, dlatego że tutaj wspomniał pan o tej indukcji, czy możliwości wywoływania opadów, więc do wywołania opadu trzeba zainicjować proces kondensacji pary wodnej, dlatego że w atmosferze woda jest w postaci gazu, w postaci pary wodnej. Żeby spadł deszcz, musi nastąpić kondensacja, muszą powstać jądra kondensacji, na których tworzą się kropelki wody i one dopiero mogą tworzyć deszcz. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Profesor Artur Magnuszewski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa i moim gościem. Informacje o 10:40. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Informacje Tok FM. Do
Częstochodzi 10.41. Anna Draganek, dzień dobry. W Częstochowie rozpoczęła się msza z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, którą odprawia papież Franciszek. Na Jasnej Górze są władze państwowe i kilkaset tysięcy wiernych. Po powrocie z Częstochowy na placu przed Pałacem Arcybiskupów papież odbierze od prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego klucze do miasta, a następnie tramwajem w towarzystwie kilku niepełnosprawnych osób pojedzie na krakowskie Błonia, gdzie odbędzie się ceremonia powitania uczestników Światowych Dni Młodzieży. To będzie pierwsze takie spotkanie po tym, gdy Brytyjczycy zadecydowali o Brexicie. Dziś z wizytą w Polsce przebywać będzie premier Wielkiej Brytanii Theresa May. W planach jest to spotkanie z szefową polskiego rządu Beatą Szydło. Tematem rozmów ma być sytuacja Polaków na Wyspach w kontekście Brexitu, a także polsko-brytyjskie relacje. Pływacy z rekordowej liczby 172 krajów wystąpią w rozpoczynających się 5 sierpnia igrzyskach w Rio de Janeiro. 4 lata temu w Londynie o medale walczyli zawodnicy ze 167 państw. W sumie w 32 konkurencjach wystąpi 903 sportowców, w tym 20 Polaków. Igrzyska po raz pierwszy odbędą się w Ameryce Południowej. Ceremonia otwarcia odbędzie się na słynnym stadionie piłkarskim Marakanie. Kolejne informacje to KFM o 11. Pogoda. Dziś w całym kraju sporo chmur i deszczu, najmocniej zagrzmi we wschodniej połowie kraju i tu też lokalnie możliwy jest grad. Ulewy spodziewane są także w kujawsko-pomorskim i na południu kraju. Na termometrach od 23 stopni w Trójmieście, przez 25 w Katowicach, 27 w Warszawie i Łodzi, 28 w Krakowie, do 30 w Lublinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, profesor Artur Magnuszewski, hydrolog, Zakład Hydrologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego jest Państwa i moim gościem. W najnowszym kwartalniku Magazyn Miasta, to numer 13, interesujący artykuł mojego gościa zatytułowany Oblicza Polskiej Hydrologii, ale więcej tekstów jest właśnie poświęconych wodzie, powodziom miejskim, powodziom wiejskim, recyklingowi wody, też właśnie to ciekawy tekst dotyczący tego, że już prawie, no może jeszcze nie, ale prawie nauczyliśmy się recyklować śmieci na przykład, tak? No ale co z wodą, deszczówką, tak? Pada i co? I nic. No trzeba pamiętać o tym, że ilość wody na Ziemi jest ograniczona. Jeżeli popatrzeć na Ziemię, jak na statek kosmiczny, który gdzieś tam krąży w kosmosie, no to jest, czyli Janek Witek, jak już nie przyjmował, ta studzienki nie przyjmują, słyszeliście Państwo, opadów chemikaliów nadmiernych z powietrza, no to jak nie przyjmował, to mówił do tej Litki, spierdoloj, bo ona po prostu go nabrała na kredyt, nie chciała spłacać i potem jeszcze przychodziła dalej, bo ona atakuje, babsztyl atakuje. To Janek mówi, spierdoloj, bo już ta woda nie mieściła się w tej, ta śmierdząca woda w studzience. I Janek Witek konkretnie. To rzeczywiście... Może w Polsce nie jest to taki dramatyczny problem, ale są kraje, gdzie dosłownie każda kropla wody jest bardzo szanowana. Są na przykład takie rozwiązania wykorzystania tak zwanej wody szarej. Znaczy to jest woda, która na przykład powstaje, kiedy myjemy ręce. Czy woda, która powstaje w czasie... Po robocie chyba. Po robocie. Czy która powstaje w czasie prania, czy jakiegoś tam zmywania. A więc woda, która nie jest jeszcze ekstremalnie zanieczyszczona, a można by ją wykorzystać na przykład do spłukiwania WC, prawda? Więc takie rozwiązania też są robione. Natomiast jeżeli chodzi o miasta, no to tutaj przede wszystkim jest możliwość stosowania tak zwanych zielonych dachów, czyli jeżeli chcemy właśnie w ten sposób ograniczać możliwość wystąpienia tych powodzi miejskich, to jednym z takich przystosowań mogą być zielone dachy, dlatego że zielone dachy spowalniają właśnie ten odpływ. A więc jeżeli... Co to są zielone dachy? Zielone dachy, na przykład można sobie pójść do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i pochodzić po zielonym dachu. To jest przykład takiego rozwiązania. Ja tam pojadę zaraz. Super. Proponuję teraz wszystkim mieszkańcom bloków warszawskich i innych miast, żeby takie coś sobie zrobili, bo to lekkie, łatwe i przyjemne zapewne. No to
to daje, podwójny zysk, no bo to jest raz, mówimy dzisiaj o powodziach miejskich, ale trzeba pamiętać też o problemie, jakim jest komfort cieplny w miastach. Miasta tworzą tak zwane wyspy ciepła, to znaczy jeżeli byśmy popatrzyli, jaka jest temperatura w centrum miasta w stosunku do otoczenia, to często ta temperatura jest o 1-2 stopnie wyższa niż no, w otoczeniu. I zaraz pojadę do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Powodzie miejskie są powodowane przez chmury konwekcyjne, przez chmury burzowe. Więc jeżeli mamy dodatkowe źródło ciepła w postaci nagrzanego podłoża właśnie w mieście przez to zjawisko wyspy ciepła, no to jest jak gdyby dodatkowa energia, która napędza konwekcję, napędza wzrost chmur burzowych. Mówiliśmy też o tym procesie kondensacji, że potrzebny jest proces kondensacji, żeby wystąpił opad. No, takim elementem, który inicjuje kondensację, są tak zwane jądra kondensacji. One mogą być na przykład pyłami, w których w mieście jest pod dostatkiem, a więc mamy jak gdyby sprzyjające... W lesie no, znacznie mniejsze zapylenie niż w mieście. No. Czyli mamy jak gdyby trzy takie elementy, które dodatkowo sprzyjają powstawaniu tych intensywnych opadów. Mamy wyspę ciepła, czyli temperaturę samego podłoża, które intensyfikuje proces konwekcji. Mamy jądra kondensacji, czyli zwiększone zapylenie i łatwość tworzenia się tego inicjowania procesu kondensacji i wreszcie no, też niebagatelny efekt zwiększonego tarcia w stosunku do przepływu powietrza spowodowanego wysokimi budynkami. Czyli ta szorstkość czy chropowatość tego podłoża w mieście jest większa niż na polu jakimś otwartym. Więc tych elementów, które jak gdyby intensyfikują te procesy tworzenia chmur burzowych nad miastem. Wczoraj wszyscy byli na patelni, tylko Anity nie było. Te problemy. Wczoraj wszyscy byli na patelni, tylko tego Wojtka nie było. Wszyscy byli. Może ty mieszkasz teraz w mieście źle, na wsi niedobrze? Jak żyć, panie profesorze? Taka jest tendencja, że na całym świecie ludzie chętnie przenoszą się do miasta i miasta będą się rozwijać, miasta będą rosnąć. Jednym ze sposobów są na pewno te środki przystosowawcze, a więc te wprowadzanie powierzchni zielonych dachów, wprowadzanie powierzchni aktywnych, to znaczy pamiętanie o tym, że nie można całego miasta uszczelnić, zabetonować, że muszą być powierzchnie, które będą chłonąć wodę. Wykorzystywanie również nawet takich rozwiązań architektonicznych. W Rotterdamie na przykład, no, to jest miasto chyba, które jest bardzo zaawansowane w Europie, jeżeli chodzi o te rozwiązania właśnie takie przeciwpowodziowe, ale również w odniesieniu do powodzi miejskich. Po prostu no, są w parkach pobudowane takie niecki, które są w normalnych warunkach wykorzystywane jako amfiteatr, jako widownia, a w warunkach przepełnienia sieci kanalizacyjnej mogą przejąć nadmiar wody. Niespodzianka dla tych, którzy poszli na koncert Rolling Stonesów. Nagle, przepraszam państwa, ale zaczął padać deszcz, więc musimy skierować. A czy na przykład są takie rozwiązania w miastach, że się tworzy części przestrzeni miejskiej z gąbki? Nie, o takim rozwiązaniu nie słyszałem. Jestem innowatorem. O takim rozwiązaniu nie słyszałem. A to by zadziałało? Raczej chyba nie, dlatego że... Dzieciaki w czasie suszy mogły mieć frajdy i na tym, prawda, się huśtać i bujać. Jakby zaczął padać, to by wsiąkało w gąbkę. No, o takim rozwiązaniu nie słyszałem. Tutaj może jeszcze jedną rzecz warto powiedzieć, że w tym opracowaniu, które myśmy robili dla Warszawy, Adapt City to się nazywa, to zachęcam słuchaczy może, żeby się zapoznali też, bo dosyć ciekawe wyniki są dostępne, są publikowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Urząd lubi publikować. Często nie idą za tym działania, ale publikować ale, lubią. No, przynajmniej informacja, przynajmniej wiedza jest dostępna, więc tam jeszcze ciekawa rzecz, która nam bardzo pomogła w tym opracowaniu,
była taka, że mieliśmy dostęp do raportów Straży Pożarnej z ich interwencji, właśnie związanych z tymi podtopieniami. Działa to w ten sposób, że w momencie, kiedy oni dostają zlecenie na przykład na wyjazd i pompowanie wody z piwnicy, czy jakieś osuszanie jakiegoś zagłębienia, jakiejś niecki terenu, to każda taka interwencja jest rejestrowana razem ze współrzędnymi geograficznymi tego miejsca i opisem, co tam, takim skrótowym opisem, co tam się działo. Więc to są rzeczy, które bardzo są potrzebne przy tego typu opracowaniach, dlatego że, tak jak mówiliśmy, zjawiska są rozproszone i często bardzo lokalne, czyli wiedza o tym, gdzie najczęściej występują podtopienia, jak to się przestrzennie rozkłada, tutaj była bardzo cenna i to podziękowania może od razu przy okazji dla Straży Pożarnej, że taki rejestr prowadzą i że takie dane są udostępniane. Czyli jak na przykład straż przyjeżdża 10 minut później, to dlatego, że musieli jeszcze dane dla pana zdobyć. Ja myślę, że oni to wpisują już albo w czasie, albo po tej interwencji. W każdym razie no jest to bardzo cenny zbiór danych i on pokazuje, gdzie najczęściej właśnie jak gdyby te interwencje się zdarzają, a to jest pewna metoda weryfikacji tych obliczeń, które my prowadzimy na podstawie map rozkładu opadu i map ukształtowania terenu. Wróćmy na chwilę do tych zielonych dachów, bo wspomniał pan o dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. No, to jest piękny projekt architektoniczny. I pytanie, jak bardzo, czy w jakiej formie można go wprowadzić w swoim miejscu? Czy idealnie należałoby wyburzyć osiedle i zbudować, prawda, jakąś piękną konstrukcję. Ale czy można to robić domowymi sposobami? Co, po prostu wyjść na dach i co zasadzić tam marchew czy pietruszkę? To rzeczywiście nie jest taka prosta sprawa, dlatego że żeby był dach zielony, no to musi być warstwa gleby, prawda? Jeżeli jest warstwa gleby, to musi być odpowiednia izolacja samej konstrukcji stropu i także to są rzeczy. Chodzi o to, rozumiem, żeby woda się zatrzymała i żeby potem została skonsumowana przez rośliny. Tak, ale nawet samo opóźnienie odpływu wody już jest postępem, dlatego że te powodzie miejskie polegają głównie na tym, że duża ilość wody natychmiast trafia do kanalizacji. Jeżeli potrafilibyśmy wydłużyć w czasie odpływ wody, to kanalizacja sobie jak gdyby z tym poradzi, dlatego że ta przepustowość po prostu jest wtedy oczywiście ograniczona, ale jak gdyby może w dłuższym czasie przewozić tą wodę. To może stawiać jakieś takie tuby. No, są miasta, gdzie... Które by to łapały i potem odpowiednio... Są miasta, gdzie przebudowuje się kanalizację i robi się kanalizację taką częściowo przepuszczalną, to znaczy taką, która część wody gubi, jak gdyby mówimy o kanalizacji opadowej, czyli no, dotyczy to głównie miast, gdzie rzeczywiście w klimacie ciepłym, gorącym, gdzie te powodzie miejskie są bardzo częste i dokuczliwe. Natomiast no, przebudowanie kanalizacji w Warszawie i można by sobie wyobrazić, że moglibyśmy dojść do przekrojów takich jak z tunele metra, prawda? Ale to jest oczywiście utopia i zupełnie rzecz niewykonalna. Nomen omen, utopia. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Profesor Artur Magnuszewski, hydrolog z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, był państwa i moim gościem. Informacje już za kilka minut, o godzinie 11:00. W kwartalniku Magazyn Miasta, najnowszym, temat woda w mieście i artykuł m.in. mojego gościa właśnie dotyczący hydrologii, strategii, pomysłów, w ogóle dużo ciekawych rzeczy w Magazynie Miasta znajdą państwo. Informacje o 11:00, po informacjach wracamy do programu Owczarek. Dyrektor Rokicki, tak. Zgłosiła się firma,
chętna do sfinansowania zabiegów in vitro. Chcę pokryć koszt leczenia dla jakiejś grupy pacjentów, tak? Coś w tej dziedzinie się dzieje. Doktor Rokicki mówi mi, że zawsze będzie grupa kobiet, której na in vitro po prostu nie stać. Dzięki wsparciu czy to miasta, tak jest na przykład w Łodzi, czy prywatnego sponsora, kobiety dostają szansę na urodzenie dziecka. To jest początek. Na razie to są niewielkie kwoty w stosunku do tych, jakie powiedzmy byłyby wymagane czy porównywalne z programem rządowym. Natomiast ja mam wrażenie, że to będzie taki, to jest początek dopiero, że ta inicjatywa się rozwinie. Rząd od lipca wycofał się z finansowania in vitro. Na razie refundowane są jeszcze leki, ale też nie wiadomo jak długo. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. Komisja Europejska dała polskiemu rządowi 3 miesiące na rozwiązanie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, na zrealizowanie jej zaleceń i zdanie z tego sprawozdania. Bruksela liczy przede wszystkim na zaprzysiężenie przez prezydenta 3 sędziów wybranych przez poprzedni Sejm i oczekuje, że Trybunał oceni konstytucyjność nowej ustawy o swojej działalności, zanim ta wejdzie w życie. Jest to ustawa, która w tej chwili, przypomnijmy, czeka na podpis prezydenta. Nasz MSZ już ocenił, że działania komisji są przedwczesne i narażają tę instytucję na utratę autorytetu. Nowy sezon polityczny rozpocznie się z przytupem. Tuż po sejmowych wakacjach ruszą przesłuchania przed Komisją Śledczą w sprawie Amber Gold. Powróci też temat obniżenia wieku emerytalnego i obywatelskiego projektu zakazującego aborcji. Przenosimy się na Wiejską, gdzie jest Karolina Lewicka. Karolino, jakie jeszcze tematy zdominują jesień? Do ofensywy będzie chciała przejść opozycja. Po wakacjach planowane są konwencje programowe Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Problem będzie miał PiS z obywatelskim projektem całkowicie zakazującym przerywania ciąży. Koalicja Stop Aborcji złożyła w Sejmie ustawę z wymaganymi 100 tysiącami podpisów na początku lipca, a pierwsze czytanie musi się odbyć w ciągu 3 miesięcy, zatem na jednym z wrześniowych posiedzeń. PiS wspierał zakaz aborcji, będąc w opozycji. Teraz nie chce rozpalać społecznych emocji, komentuje poseł PO Marcin Kierwiński. Dlatego myślę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie bardzo kombinować, tak mówiąc potocznie, aby tego projektu jednak nie procedować. Pewnie trafi on do komisji i w komisji zalegnie na długie, długie miesiące. Pracę rozpocznie Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold. Jak zapowiedziała jej przewodnicząca Małgorzata Wasserman, będzie jeszcze w wakacje wnioskować o dostęp do akt, by we wrześniu ruszyły merytoryczne posiedzenia. PiS będzie też chciał uchwalić ustawy przygotowane w ramach planu Morawieckiego. O czym Sejmu mówiła Karolina Lewicka. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11.20. Pogoda. We wschodniej połowie Polski oraz w kujawsko-pomorskim dziś silne burze, także z gradem. Ostrzeżenie przed nimi wydano dla województw warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, śląskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego. Na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu obowiązuje też ostrzeżenie przed upałami. Poza tym wszędzie spodziewajmy się deszczu. W Trójmieście 23 stopnie, w Szczecinie 24, w Katowicach 25, w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu 26, w Warszawie, Łodzi, Częstochowie 27, w Białymstoku 28, a w Lublinie 30 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łosiczka, program Owczarek. Doktor habilitowany Marcin Wiącek, Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z Państwem i moim gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dużo się dzieje, w sensie w ogóle się dużo dzieje, ale dużo się dzieje w dziedzinach, na które się Pan zna, orientuje, jest Pan ekspertem i może Pan nam wyjaśnić, o co chodzi. Po pierwsze, wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów ustawy o gruntach warszawskich. Tak, to sprawa, która została wszczęta przez poprzedniego prezydenta, który przed podpisaniem ustawy zdecydował się na zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego. I celem tej ustawy jest uporządkowanie spraw dotyczących roszczeń z tak zwanego dekretu Bieruta, czyli dekretu z 1945 roku o własności użytkowaniu gruntów na terenie miasta stołecznego Warszawy. I zasadniczym celem tej ustawy było ujednolicenie praktyki umożliwiającej, czy praktyki w sprawach, w których rozpoznawane są tak zwane wnioski dekretowe. Bo może tutaj bym wyjaśnił, że dekret przewidywał jako zasadę pozbawienie własności osób prywatnych na rzecz gminy warszawskiej ówczesnej,
przy czym jednocześnie przyznał tym byłym właścicielom prawo do ubiegania się o użytkowanie wieczyste tych gruntów. Prawo takie mogło zostać zrealizowane, jeśli został złożony stosowny wniosek. I takich wniosków zostało wówczas złożone kilkanaście tysięcy. I część tych wniosków została oddalona przez ówczesne władze. Natomiast część w ogóle nie została rozpoznana przez te 70 lat. I te sprawy... Dużo się dzieje, bo wracają jakby czasy Wiesława Gomułki, także czczą pana, pan, proszę pana, proszę pana, proszę pana. I zawsze, proszę pana, no tak mówiła Rumunka, która siedzi tam na Sapieżyńskiej w Onifratru, bo tam dają jeść od 6 rano, to ona tam się tak przykleiła i potem leci na działki za Blue City gdzieś tam u kogoś pomieszkać, ale sobie daje radę. Celem tej ale musi dużo pić piwa. Jest uporządkowanie tych spraw i jednoznaczne określenie sytuacji, kiedy miasto może odmówić przyznania prawa użytkowania wieczystego dla takiego byłego właściciela. I Trybunał wczoraj stwierdził, że ta ustawa jest zgodna z konstytucją i te przepisy, które zostały zaskarżone, są zgodne z konstytucją. Co to oznacza w praktyce? Dla miasta, dla mieszkańców i dla byłych właścicieli albo osób, które w jakiś sposób nabyły roszczenia. No nie zapominajmy, że ta ustawa musi jeszcze wejść w życie. Ona, tak jak powiedziałem na samym początku, ustawa została zaskarżona przez prezydenta przed podpisaniem, a więc teraz... Po wyroku o zgodności z konstytucją no należy oczekiwać, że prezydent tę ustawę podpisze, natomiast no tutaj mają pewne znaczenie też sytuacja, która się wokół Trybunału Konstytucyjnego obecnie toczy. Natomiast jeśli ta ustawa wejdzie w życie, czyli zostanie podpisana przez prezydenta, dokładnie, czego się należy spodziewać, to miasto uzyska jasne przesłanki, w oparciu o które może odmówić uwzględnienia tych roszczeń czy tych wniosków o przyznanie użytkowania wieczystego. Tam jest na przykład jasno napisane, że jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele publiczne, czyli takie cele publiczne, które na przykład w innych sytuacjach uzasadniają wywłaszczenie, to można wtedy odmówić przyznania tego prawa użytkowania wieczystego. Na przykład, jeśli w międzyczasie, czyli przez te 70 lat, grunt został sprzedany przez miasto, czy przekazany w użytkowanie wieczyste osobom trzecim, to wówczas też jest to podstawa do odmowy. Są też sytuacje, gdy grunt, który był własnością czyjąś przed wojną, został potem w okresie PRL-u włączony w skład większej nieruchomości, dla której na przykład została założona nowa księga wieczysta i stała się to nowa nieruchomość. I też w takim przypadku, jeśli nie można wydzielić takiego gruntu obecnie, to również jest to podstawa do odmowy uwzględnienia takiego dekretowego wniosku. Są też sytuacje, gdy po wojnie ze środków publicznych zostały posadowione budynki na takich gruntach, bądź też budynki były zniszczone w czasie wojny i zostały odbudowane za publiczne pieniądze. I w takiej sytuacji też istnieją podstawy do odmowy uwzględnienia takiego wniosku. To jest zwłaszcza Trybunał Konstytucyjny w tych ostatnich kwestiach wskazał na problem tak zwanych czyścicieli kamienic, czyli sytuacji, w której jest odzyskiwany grunt, na którym są budynki, które są zamieszkiwane przez lokatorów. No i wówczas pojawiają się dosyć istotne problemy społeczne i Trybunał tutaj też podkreślił tę kwestię, że należy jednak udzielić ochrony tym lokatorom, którzy zamieszkują na tych gruntach. Jednocześnie Trybunał wskazał, że w większości przypadków te rozwiązania nie są niczym nowym.
One po prostu porządkują pewną praktykę. Ponieważ te przesłanki, o których powiedziałem, one już były stosowane wcześniej w praktyce. Czyli już wcześniej odmawiano też uwzględniania tych wniosków w oparciu o te przesłanki. Natomiast praktyka była niejednolita, ponieważ brakowało w tym zakresie przepisów. Jednoznacznych przepisów. I stąd... I ta ustawa byłaby takim jednoznacznym przepisem. I ta ustawa, tak. Ta ustawa ma na celu uporządkowanie tej praktyki i wprowadzenie w tym zakresie jednoznaczności co do tego, kiedy można odmówić uwzględnienia takiego wniosku. No, problem jest w tym, na co wskazywał prezydent w swoim wniosku, że to się dzieje bez odszkodowania. Czyli, że mamy do czynienia z sytuacją, gdy w latach 40. pewnej grupie ludzi obiecano przyznanie prawa majątkowego, prawda, jakim jest prawo do gruntu, prawo użytkowania wieczystego. Potem stopniowo te prawa ograniczano czy wygaszano, co ma miejsce również obecnie. I ta ustawa też prowadzi do takiego skutku. A z drugiej strony ci byli właściciele czy nabywcy tych roszczeń nie uzyskują w zamian ekwiwalentu w postaci jakiegokolwiek odszkodowania. I tu nie mówimy o pełnym odszkodowaniu, bo tego by się nie dało zrobić. To jest nierealne, żeby to w 100% przywrócić to. Natomiast w wielu przypadkach takiego odszkodowania się nie udaje uzyskać. To jest problem konstytucyjny, który postawił prezydent. Natomiast no, Trybunał Konstytucyjny, dokonując tutaj ważenia wartości, takie jak to zazwyczaj ma miejsce w orzecznictwie tego organu, stwierdził, że jednak interes publiczny tutaj przeważa. Potrzeba stabilizacji stosunków prawnych, uporządkowania sytuacji nieruchomości na terenie miasta, no i stwierdził zgodność z konstytucją. No i tutaj zbliżamy się do takich obrzeży, które są zawsze bardzo interesujące, bo one do niedawna wydawały nam się proste, że ścieżka legislacyjna wygląda tak, że Sejm, Senat, później projekt ustawy trafia na biurko, przysłowiowe biurko prezydenta i prezydent też ma różne opcje i może z nich skorzystać. Może podpisać, wysłać, nie podpisać, wysłać, podpisać, uśmiechnąć się i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jesteśmy w momencie, kiedy ta ustawa, czy projekt ustawy powrócił gdyby z Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jest zgodna z konstytucją. No i prezydent może... No właśnie, wydawało nam się, że wiemy, co może prezydent, ale co może prezydent? Konstytucja mówi tyle, że prezydentowi nie wolno odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał uznał za zgodną z konstytucją. Czyli w sytuacji takiej prezydent powinien tę ustawę podpisać. Natomiast w praktyce zależy to od tego, czy ten wyrok zostanie ogłoszony w odpowiednim dzienniku urzędowym, co w tym przypadku jest to Monitor Polski. No, można było usłyszeć komunikat wczoraj, zgodnie z którym prezydent jak się pojawi, to podpisze. Podejmie stosowne działania po opublikowaniu tego orzeczenia. No, jest to jeden z wątków sporu związanego z działalnością Trybunału Konstytucyjnego, z którym mamy obecnie do czynienia. Więc no, losy dalsze tej sprawy zależą od tego, w jaki sposób, kiedy ten spór zostanie rozstrzygnięty. Czyli prezydent mówi, jak się ukaże, jak zostanie wydrukowana, to podpisze. No i teraz kto decyduje o tym, co drukujemy? A to może o tym porozmawiamy po informacjach. To będzie taki suspens konstytucyjny. Horror konstytucyjny. Doktor habilitowany Marcin Wiącek, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest Państwa i moim gościem. O 11.20 informacje, wracamy po informacjach. Informacje TOK FM.
Minęła 11.20. Anna Draganek, zapraszam. Na Jasnej Górze trwa msza z udziałem papieża Franciszka z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Biorą w niej udział władze państwowe i kilkaset tysięcy wiernych. Jako Kościół jesteśmy powołani, by słuchać, angażować się i stawać się bliskimi, dzieląc radości i trudy ludzi, mówił w homilii Franciszek. Po powrocie z Częstochowy na placu przed Pałacem Arcybiskupów papież odbierze od prezydenta Krakowa klucze do miasta. Później tramwajem w towarzystwie kilku niepełnosprawnych osób pojedzie na krakowskie Błonia, gdzie odbędzie się ceremonia powitania uczestników Światowych Dni Młodzieży. Podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. To w tych województwach obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia pogodowego. Zgodnie z prognozami synoptyków IMGW możliwe są silne burze. Lokalnie także z gradem i silny wiatr, wiejący nawet z siłą do 90 km na godzinę. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obowiązuje też ostrzeżenie przed upałami. Pierwszy stopień alertu pogodowego ogłoszono dla łódzkiego i warmińsko-mazurskiego, mówi synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk. Burze będą występowały przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. I tutaj w dalszym ciągu mogą być to burze groźne z intensywnymi opadami deszczu. Na południu kraju lokalnie nawet do 40-60 mm w czasie trwania burzy. Podobna raczej deszczowa aura utrzyma się do końca tygodnia. Słuchasz informacji TOK FM. Kanclerz Niemiec Angela Merkel skróciła swój urlop i dziś wraca do Berlina, by odpowiedzieć na zarzuty wobec jej polityki otwartych drzwi dla imigrantów. Od 18 lipca w kraju doszło do serii ataków, w których zginęło kilkanaście osób, w tym zamachowcy. Około 13 ma się odbyć konferencja prasowa szefowej niemieckiego rządu. Agencja Reutera przypomina, że Merkel atakują politycy i z prawej, i lewej strony sceny politycznej. Ich zdaniem poniosła ona klęskę i przypominają, że w ostatnim roku do kraju przybyło ponad milion osób, głównie z Afganistanu, Iraku i Syrii. Wczoraj w telefonicznej rozmowie Barack Obama złożył kondolencje Angeli Merkel w związku z atakami w Niemczech. Według Białego Domu prezydent USA zapewnił niemiecką kanclerz o całkowitym wsparciu rządu USA dla trwających dochodzeń, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności tych ataków. Kolejne informacje TOK FM o 11.40. Pogoda. Dziś w całym kraju sporo chmur i deszczu. Najmocniej zagrzmi we wschodniej połowie kraju i tu też lokalnie możliwy grad. Ulewy spodziewane są także w kujawsko-pomorskim i na południu kraju. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni w Trójmieście przez 25 w Krakowie, 27 w Warszawie i Łodzi, 20 do 30 stopni w Lublinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, doktor habilitowany Marcin Wiącek, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy RP. Tam powinna być opublikowana ta ustawa i potem prezydent mówi, to wtedy ja podpiszę. Tam powinno być opublikowane orzeczenie. Orzeczenie. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, tak. Natomiast no, od pewnego czasu mamy do czynienia z sytuacją taką, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które są wydawane począwszy od 9 marca, nie podlegają publikacji ani w Dzienniku Ustaw, ani w Monitorze Polskim. Bo to, chociaż są wiążące i obowiązujące. No, to jest kwestia, o której istnieje, wokół której istnieje spór między organami państwa. Jest w tej chwili ustawa, która, nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która została uchwalona 22 lipca. I w tej ustawie został zamieszczony przepis mówiący, że w terminie 30 dni od dnia jej wejścia w życie, no my nie wiemy jeszcze, kiedy ona wejdzie w życie, bo nie została ta ustawa jeszcze podpisana, podlegają publikacji w odpowiednich dziennikach urzędowych rozstrzygnięcia Trybunału, które zostały wydane do 20 lipca. Czyli taka marchewka. No jest to, typu, jest to rozstrzygnięcie... Chcecie, żeby to się ukazało, to musicie przyjąć tę ustawę. No, w każdym razie jest tam napisane, że orzeczenia, które zostały wydane do 20 lipca. 2016 roku. Tak. W konsekwencji, no, w świetle takiego brzmienia, tego przepisu, również to orzeczenie, które zapadło wczoraj, czyli 27 lipca, no nie jest objęte tą regulacją. Widocznie twórcy projektu tej ustawy
nie przewidzieli, że między jej uchwaleniem a wejściem w życie może jeszcze zapaść jakieś orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Więc to jest też pewien, problem. Ten przepis daje podstawę do opublikowania wszystkich orzeczeń Trybunału, które zostały wydane w ostatnich miesiącach. Z wyjątkiem tego orzeczenia z 9 marca, tak? Natomiast co do pozostałych, to ten przepis daje podstawę do ich publikacji. No ale tutaj zdecydowanie nie dostrzeżono tego, że w tym tak zwanym międzyczasie może dojść jeszcze do wydania jakiegoś orzeczenia. Czyli to orzeczenie trafia do takiego, też będzie problem. Czyśćca. Znaczy, bo z jednej strony mamy w ogóle taki czyściec trochę, a z drugiej strony jeszcze w tym czyśćcu jest jeszcze mały czyściec, do którego wpadła właśnie to wczorajsze rozstrzygnięcie. No bez wątpienia w przepisach przejściowych tej nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest kilka luk, znaczy jest kilka problemów, których nie dostrzeżono i to jest jeden z nich. Tam jest też zamieszczona taka klauzula, zgodnie z którą nie podlegają ogłoszeniu orzeczenia, które dotyczą już nieobowiązujących ustaw. Ta ustawa nie była obowiązująca. Ale już nie obowiązująca, czyli takie, które utraciły moc obowiązującą. Okay. No ta ustawa jeszcze jej nie uzyskała. Natomiast w chwili wejścia w życie tej ustawy nowej utraci moc obowiązującą poprzednia ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, a więc nie będzie podstawy w świetle tego przepisu do opublikowania tego orzeczenia. Natomiast też, jak się wydaje, nie dostrzeżono, że Trybunał Konstytucyjny wydał też w tym tak zwanym międzyczasie orzeczenie jednym z przepisów prawa upadłościowego naprawczego, które też przepis był uchylony w chwili wydawania tego orzeczenia. I też powstaje pytanie, czy ten wyrok, on pochodzi chyba z maja, nie pamiętam dokładnie, czy ten wyrok zostanie, czy nie zostanie opublikowany. Dzwońmy na Żoliborz, dowiedzmy się. W każdym razie jest to pewien problem i jest to pewna luka, która została, która mamy do czynienia w tej ustawie. Powinniśmy zmienić hymn Polski na piosenkę My Name is Luka. Myślę, że to rolą jednak ustawodawcy jest to, żeby takich luk unikać, prawda? Więc zobaczymy, co się będzie działo, jak ta ustawa wejdzie w życie. No dobrze, do tego jeszcze dochodzi zawirowania wokół Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Europejska zdecydowała o przejściu do drugiego etapu procedury ochrony praworządności, która została wszczęta wobec Polski w związku właśnie z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Co to oznacza? Jest to konsekwencja tego, że nowa ustawa o Trybunale, która została uchwalona, ona w przekonaniu Komisji Europejskiej nie rozwiązuje wszystkich problemów, które były sygnalizowane już wcześniej, zarówno przez Komisję Europejską, jak i w opinii Komisji Weneckiej działającej przy Radzie Europy. Też taka opinia została wydana w marcu. I ta ustawa nie rozstrzyga wszystkich problemów w taki sposób, jaki by tego oczekiwano. Ponieważ ta ustawa wyklucza ogłoszenie orzeczenia Trybunału z 9 marca, ta ustawa również mówi, że sędziowie Trybunału, którzy zostali zaprzysiężeni przez prezydenta i którzy jak dotąd nie podjęli obowiązków, powinni być włączeni przez prezesa Trybunału do składów orzekających i powinny być im przydzielane sprawy. Bo przypomnijmy, mamy do czynienia z taką sytuacją, że w grudniu ubiegłego roku Trybunał stwierdził w orzeczeniu z 3 grudnia, iż podstawa prawna wyboru trzech sędziów Trybunału przez poprzedni Sejm była zgodna z Konstytucją, czy konkretnie przepis, który umożliwiał zgłaszanie kandydatów na sędziów właśnie jeszcze poprzedniej kadencji. Natomiast niezależnie od tego Sejm 2 grudnia dokonał wyboru trzech kolejnych sędziów, Trybunału Konstytucyjnego, którzy w odróżnieniu od tych sędziów
wybranych przez poprzedni Sejm, zostali zaprzysiężeni przez prezydenta. Mimo to tych trzech sędziów nie jest w tej chwili dopuszczanych do prac Trybunału, czyli do orzekania, nie są im przydzielane sprawy. I w ustawie, tej, o której mówimy, z 22 lipca, jest przepis, który ma spowodować, iż oni zostaną dopuszczeni do orzekania. Natomiast w świetle wypowiedzi zarówno Komisji Weneckiej, jak też organów Unii Europejskiej powinno dojść do zaprzysiężenia i włączenia w skład Trybunału Konstytucyjnego tych trzech sędziów wybranych jeszcze przez poprzedni Sejm. Ustawa, o której mówimy, ona rozstrzyga ten spór w pewnym sensie, tylko rozstrzyga go nie w tę stronę, która postulowały te organy, o jakich mówimy. Co te organy mogą zrobić? Gdy chodzi o wiążące środki prawne, to nie mogą zrobić nic. Są to pewne formy takiej, powiedzmy, miękkiego nacisku, prawda? Są to opinie, pewne zalecenia. Natomiast nie ma możliwości, nie mają te organy możliwości, żeby spowodować, czy żeby zmusić jakikolwiek organ państwa polskiego do podjęcia działań w tym zakresie. Tutaj też płyną sygnały ze strony Komisji Europejskiej, tak jak słyszałem w komunikatach medialnych, żeby ta ustawa, która została uchwalona, to z 22 lipca. Tak, żeby ona została zbadana przez Trybunał Konstytucyjny przed jej wejściem w życie jeszcze. A więc jedyną możliwością, żeby to uczynić, jest zaskarżenie tej ustawy przed podpisaniem Trybunału właśnie przez prezydenta. To jest jedyna możliwość, żeby doszło do jej zbadania przed jej wejściem w życie, bo tam jest przewidziane, że ona wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Więc jeżeli prezydent by ją podpisał, to nie ma możliwości takiej, żeby przez 14 dni ją zbadać. Więc jedyną możliwością jest to, że prezydent, żeby ją zaskarżył przed podpisaniem do Trybunału. Natomiast wiąże się z tym pewien problem. Czego raczej nie zrobi? Nawet jeżeli by to zrobił, to wówczas będziemy mieli do czynienia z taką samą sytuacją, jak z tym wczorajszym orzeczeniem o dekrecie. Nie o dekrecie, tylko o tych sprawach związanych z gruntami warszawskimi. Nawet jeżeli by prezydent teraz zaskarżył tę ustawę przed podpisaniem, to proszę zobaczyć, że w dalszym ciągu Trybunał Konstytucyjny by obradował i rozstrzygał tę sprawę na podstawie tego, powiedzmy, stanu prawnego uznawanego przez Trybunał, co do którego inne organy państwa mają odmienne zdanie. Czyli w dalszym ciągu Trybunał by rozpoznawał tę sprawę w tej, powiedzmy, tym spornym stanie prawnym, prawda? A więc ja nie wiem, przynajmniej takie jest moje przemyślenie, że być może z tego punktu widzenia przecięcia tego sporu lepszym rozwiązaniem byłoby, aby ta ustawa została zbadana już po jej wejściu w życie na podstawie przepisów jej samej, prawda? Bo ona daje taką możliwość. Wniosek o kontrolę konstytucyjności tej ustawy byłby zwolniony z przewidzianej w tej ustawie zasady tak zwanej kolejki. Tam jest wprowadzona reguła, zgodnie z którą wnioski są co do zasady rozpatrywane według kolejności ich wpływu. Natomiast jest tam wprowadzony wyjątek dotyczący właśnie tej ustawy. I być może dobrym rozwiązaniem byłoby zbadanie tej ustawy już po jej wejściu w życie. Ponieważ wówczas procedura, w ramach której ta ustawa byłaby zbadana, byłaby wolna od konfliktu, z którym mamy obecnie do czynienia. Czyli interesująca sytuacja. Może tak. Czyli albo wchodzi w życie ustawa, co do której zastrzeżenia zgłaszały różne polskie organy i europejskie, ale jeżeli wchodzi w życie, to daje podstawy do rozpatrzenia siebie samej. Tak. Albo nie wchodzi, czyli jest na przykład zaskarżona przed podpisaniem, mało prawdopodobne, ale powiedzmy, że jest, i wtedy jej rozpatrzenie
następuje w przestrzeni, która jest... Dokładnie tak może być, bo jeżeli by ta ustawa została zaskarżona przez prezydenta przed jej podpisaniem, to należy się jak spodziewać, oni tu się wiercą, jak to się mówi, żydowstwo sędziów, czyli tak się wierci jak robaczyca gdzieś koło czegoś, żeby doprowadzić coś do ruiny i oni tak robią, zobacz. W oparciu o przepisy... No a co tu? Ja już wychodzę. Módlcie się, bracie, moją i waszą ofiarę, przyjął pokoicie. Jak oni w nic nie wierzą, to przecież Żydzi dawno od Jachwy odeszli. Ba, w ogóle od jakiegokolwiek Boga swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Przez mogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie. Także proszę Państwa, dzisiaj już piątek, tak.